3-miesięczny areszt tymczasowy zastosował sąd wobec dwóch zatrzymanych, którym prokurator rejonowy w Suwałkach postawił zarzuty w sprawie rozboju na Chopina. Jak pamiętamy, 9 czerwca bieżącego roku do jednego z mieszkań przy ulicy Chopina weszli mężczyźni, którzy skrępowali znajdującą się tam kobietę, po czym skradli pieniądze i cenne przedmioty o wartości około 1 000 000 zł. Z uwagi na to, że napastnicy przedstawili się jako policjanci, rozwiązanie sprawy stało się priorytetem dla śledczych. Po ponad 4 miesiącach od rozboju, 25 października funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dokonali pierwszych zatrzymań. Dzięki analitycznej pracy prokuratora i policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ustalono 2 podejrzanych. Okazali się nimi być mężczyźni z województwa mazowieckiego. Pod koniec października tych 2 mężczyzn zostało zatrzymanych w miejscach swojego zamieszkania, a następnie doprowadzeni do suwalskiej prokuratury. Prokurator przedstawił obu mężczyznom zarzut dokonania rozboju, czyli kradzieży z użyciem przemocy oraz pozbawienia wolności pokrzywdzonej. Przez cały okres od zdarzenia aż do dzisiaj śledczy konsekwentnie odmawiają udzielania szczegółowych informacji o postępie w rozwikłaniu zagadki zaginionego miliona. Dzisiaj poza potwierdzeniem faktu zatrzymania 2 podejrzanych nadal niewiele można się o wynikach pracy dowiedzieć. Nadal w sprawie tej wykonywane są intensywne czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia, dlatego więcej informacji w chwili obecnej nie możemy przekazać. Czy spodziewacie się Państwo, że sprawców mogło być więcej? Cały czas trwają intensywne czynności i tak jak powiedziałem, dla dobra śledztwa nie możemy szczegółów zdradzać. Udało się ustalić, gdzie są pieniądze? Również i na to pytanie w dniu dzisiejszym jeszcze nie mogę odpowiedzieć, ale prowadzący to postępowanie mają na względzie wszystkie okoliczności tej sprawy.